Światło porusza się najszybciej we wszechświecie. W ciągu sekundy obiegnie Ziemię 7 razy. Gdy do nas dociera, ujawnia historię kosmosu. Możemy zajrzeć w głąb czasu. Przebywa 300 tysięcy kilometrów w każdej sekundzie. To prędkość graniczna. Nie można poruszać się szybciej. Nigdy nie pokonamy prędkości światła. Czy to dogmat? Czy rakieta nie może biec szybciej? Nie przesądzajmy sprawy z góry. Wielkość, której nie potrafimy ogarnąć. Czynnik ruchu wszystkiego, co istnieje. Stała fundamentalna wszechświata. To właśnie jest prędkość światła. Wszechświat. Prędkość światła. Choć na Ziemi cenimy szybki ruch, nasze najszybsze pojazdy pełzną w porównaniu z królującym w kosmosie światłem. Jego prędkość to kamień węgielny wszechświata. Fizycy mawiają, że prędkość światła nie tylko jest wielka, ale i najważniejsza. To jeden z decydujących granicznych parametrów wszechświata. 300 tysięcy kilometrów na sekundę to niewiarygodnie szybko. Gdyby światło okrążało Ziemię, w ciągu sekundy obiegłoby ją 7 razy. Niewiarygodna szybkość zdumiewa każdego, kto bada zjawiska świetlne. To aż trudno sobie wyobrazić. Gdy rozmawiam przez komórkę z kimś na drugim końcu kraju, nie odczuwam żadnego opóźnienia, a przecież sygnał biegnie aż do satelity, a potem wraca na Ziemię. W naszym odczuciu dzieje się to natychmiast. Clifford Johnson, profesor fizyki w Uniwersytecie Południowej Kalifornii i amator kolarstwa, obliczył, jak długo jechałby 300 tysięcy kilometrów, które światło pokonuje w ciągu sekundy. Trwałoby to 22 miesiące. Przy założeniu, że robiłbym w ciągu godziny 20 kilometrów i jechał 24 godziny na dobę. Fakt, że prędkość światła jest tak wielka, sprawia, że nasze życie jest przewidywalne. Dzięki temu, że światło rozchodzi się tak szybko, to, co widać, właśnie się dzieje. Od razu widzisz skutki swoich działań. Zapalasz żarówkę, robi się jasno. Bodźce wzrokowe odbierasz natychmiast. Pewne doświadczenia pokazują, że światło jest znacznie szybsze także od dźwięku. Każdy pewnie się z tym spotkał, że światło błyskawicy widzimy natychmiast, zaś grzmot słyszymy dopiero po dłuższej chwili. Jednak prędkość światła nie jest już tak wielka, gdy porównamy ją z ogromem wszechświata. Światło rozchodzi się błyskawicznie, tylko w ludzkiej skali. W kosmosie wlecze się żałośnie wolno. Odkryliśmy to, gdy rakieta Apollo z zawrotną dla nas prędkością 40 tysięcy kilometrów na godzinę dotarła na odległy o 380 tysięcy kilometrów Księżyc i chcieliśmy porozmawiać z astronautami. Gdy po lądowaniu na Księżycu spytano Armstronga: Neil, jak tam jest? Na odpowiedź trzeba było czekać kilka sekund. Tu Houston, jak mnie słyszysz? Słyszę cię głośno i wyraźnie.
Zwłoka nie wynikła z tego, że myślał nad odpowiedzią, tylko z tego, że sygnał radiowy potrzebował 1,3 sekundy na dotarcie do Nila i tyle samo na powrót. Mieliśmy więc odpowiedź po 2,6 sekundy. Opóźnienie światła na drodze Ziemia-Księżyc to nic w porównaniu z sygnałami z innych kosmicznych obiektów. Światło Słońca biegnie do nas całe 8 minut. Gdyby Słońce nagle znikło, przez 8 minut nie będziemy o tym wiedzieć, aż dotrze do nas fala uderzeniowa i ujrzymy zniknięcie na własne oczy. Skończona prędkość światła bardzo utrudnia komunikację z sondami kosmicznymi. 44 minuty sygnał biegnie na Marsa i z powrotem. Ponad 3 godziny do sondy Cassini w pobliżu Saturna. 39 godzin do Voyagera 1, opuszczającego właśnie Układ Słoneczny. Jednak te sondy wciąż są blisko Ziemi. 1,5 miliarda kilometrów od Voyagera można sobie jeszcze wyobrazić. Jednak sąsiednia gwiazda Proxima Centauri jest oddalona o 40 bilionów kilometrów. Często mnie pytają, jak my, astronomowie, możemy zrozumieć tak wielkie liczby. Odpowiadam, nie możemy. Ludzki mózg nie radzi sobie z wielkimi liczbami. Rzadko też zapisuje liczby z wieloma zerami, wyrażające odległości w kilometrach od innych gwiazd. Mam lepszą jednostkę. Rok świetlny to około 10 bilionów kilometrów. Tyle światło przebywa w ciągu jednego roku. Użycie lat świetlnych do opisu odległości ujawnia ważną cechę światła. Syriusz to najjaśniejsza gwiazda na niebie, odległa od nas o blisko 9 lat świetlnych. Nie wiemy, jak wygląda dziś, tylko jak wyglądała 9 lat temu. Widzimy jasną Wegę sprzed 25 lat i ogromną Betelgezę sprzed 500 lat. To piękny dar natury, że patrząc w kosmos, możemy poznać jego przeszłość. Im głębiej zaglądamy, tym bardziej cofamy się w czasie. Nie znalibyśmy historii wszechświata, gdyby światło rozchodziło się natychmiast. Laura Dunley kieruje obserwatorium Griffitha w Los Angeles. Dzięki światłu, zabierającemu nas w przeszłość, zebrała zdjęcia ukazujące dzieje Wszechświata niemal od jego początków, sprzed blisko 14 miliardów lat, do dziś. Mam już cały album dziejów galaktyk. Zdjęcia wszystkich galaktyk, jakie mogliśmy zobaczyć przez nasze teleskopy. Każde zdjęcie pokazuje wycinek historii Wszechświata na przykładzie odpowiednio odległej galaktyki. Sławna mgławica Kraba sprzed 65 tysięcy lat. Centrum Drogi Mlecznej sprzed 26 tysięcy lat. Galaktyka Andromedy, nasza sąsiadka sprzed 2,5 miliona lat. W skali kosmicznej to zaledwie wczoraj. Kocham tę gromadę. 90% zdjęć pokazuje całkiem zwyczajne galaktyki. To nie zmienia faktu, że są zadziwiająco różne. Te dwie zderzają się. Widać, jak nawzajem się przenikają. Jest wiele dramatyzmu w tym, jak te galaktyki oddziałują na siebie. Są odległe od nas o 500 milionów lat świetlnych. Z każdym nowym zdjęciem obraz staje się wyraźniejszy. Są tu dojrzałe galaktyki,
które rozwijały się w różny sposób przez 12 miliardów lat, a także młode, uchwycone w czasach młodości wszechświata. Są tu bardzo ciekawe galaktyki, oddalone od nas o 11 miliardów lat świetlnych. Można je porównać z dwuipółrocznym dzieckiem, czyli są bardzo młode. Mają też młodsze rodzeństwo. Na tym zdjęciu widać soczewkę grawitacyjną. Gromada galaktyk, odległa o 2,2 miliarda lat świetlnych, zakrzywiła światło, pozwalając głębiej wejrzeć w kosmos. Tu jest jedna z najmłodszych znanych galaktyk, odległa od nas o 13 miliardów lat świetlnych. Prawdziwe kosmiczne niemowlę. Niemowlęce galaktyki nie mają wyraźnych kształtów. To po prostu garść materii bez specjalnej struktury. Wszechświat też taki był na początku. Z tego okresu pochodzą najmłodsze promienie w historii. Dotarły do nas po 13,7 miliarda lat. Widzimy je na obrazie, poświaty po wielkim wybuchu. Nazywamy je mikrofalowym promieniowaniem tła. To najwcześniejszy obraz Wszechświata. Można by rzec, dziecko w chwili narodzin. Widać, że obraz wszędzie wygląda podobnie. Taki był Wszechświat tuż po narodzinach. Warto się tu na chwilę zatrzymać. To, co widzimy, jest ograniczone nie tylko jakością naszego sprzętu, ale także barierą światła. Jak najszybsza rzecz w kosmosie zaciemnia nam obraz Wszechświata. Światło w ciągu roku przebywa 10 bilionów kilometrów. I ta wielkość jest dziś wygodną jednostką odległości w skali kosmicznej. Jest to możliwe, gdyż prędkość światła jest stała. Prędkość światła jest absolutnie stała i wszystko inne się zmienia tak, żeby pozostała stała. To nie przypadek, tylko fundamentalne prawo fizyki. Ta stałość daje nam świetne narzędzie do pomiarów odległości w całym Wszechświecie. Mowa o przesunięciu ku czerwieni. Światło między galaktykami biegnie ze stałą prędkością, ale ponieważ przestrzeń się rozszerza, staje się coraz bardziej czerwone. Gdy światło biegnie z odległej galaktyki ku Ziemi, w rozszerzającym się kosmosie długość fali się wydłuża. Krótsze fale niebieskie stają się dłuższe, a więc czerwienieją. To zjawisko widzimy w świetle wszystkich obcych galaktyk. Jak to wykorzystać do pomiarów odległości? Pozwoliło na to odkrycie z roku 1926, dokonane w obserwatorium Mount Wilson w Los Angeles. Przyjazd do Mount Wilson zawsze mnie ekscytuje, bo tu właśnie zmienił się nasz obraz kosmosu, gdy Edwin Hubble odkrył, że Wszechświat się rozszerza. Nikt się tego nie spodziewał. To wszystko zmieniło. Widząc wszędzie przesunięcie światła ku czerwieni, Hubble stwierdził, że galaktyki się rozbiegają. Dziś wiemy, że to skutek rozszerzania się przestrzeni. Z Ziemi nie widać ruchu galaktyk, jednak zdradza to czerwień światła. Im szybciej galaktyka ucieka, tym przesunięcie jest większe. Hubble ustalił, że galaktyki najdalsze mają największe przesunięcia, a więc uciekają najszybciej. Dzięki matematycznym rachunkom kosmolodzy poznali wiek Wszechświata.
Dodajmy do tego prędkość światła i już mamy o czym myśleć. W wielkim kosmosie prędkość światła staje się istotna. Wszechświat powstał prawie 14 miliardów lat temu i można weń wejrzeć tylko na głębokość 14 miliardów lat świetlnych. Obserwowany wszechświat jest więc kulą o takim promieniu. Zawiera ona wszystko, co widzimy. I tu zaczyna się problem. Czy to wszystko, co istnieje? Nie ma podstaw, by zakładać, że to już cały wszechświat. Tak naprawdę może być większy. Widzimy tylko to, co wysłało odebrane przez nas światło. Rozważmy taką kwestię. Uczeni z galaktyki na powierzchni naszej kuli nic nie widzą poza Ziemią, ale mają własną kulę obserwacji o promieniu 14 miliardów lat świetlnych. Uczeni z powierzchni tej kuli mają własną kulę i tak dalej. Może w nieskończoność? Jesteśmy na Ziemi więźniami prędkości światła. Gdy pytamy, co jest poza obserwowanym wszechświatem, trafiamy na ścianę. Nie możemy za nią zajrzeć. Na szczęście w naszej kuli obserwacji wciąż jest wiele do zbadania. To zdjęcie, zrobione przez teleskop kosmiczny Hubble'a, to słynne ultragłębokie pole. Badany wycinek nieba, setki razy mniejszy od Księżyca w pełni, zawiera 10 tysięcy galaktyk odległych nawet o 13 miliardów lat. Mikrofalowe promieniowanie tła, wysłane 400 tysięcy lat po wielkim wybuchu, widziane jako czysta zieleń, ujawnia tak jednorodny rozkład materii, że różnice temperatur nie przekraczają 1/50 tysięcznej stopnia. To coś niezwykłego. Spodziewaliśmy się innego obrazu młodego wszechświata. Oczekiwaliśmy zagęszczeń materii. Gdy patrzymy w dwóch różnych kierunkach, widać różnice w gęstości i temperaturze, ale nie są zbyt wielkie. Mamy więc zagadkę. Korzenie zagadki tkwią w zdarzeniach po wielkim wybuchu. Skoro wszechświat od razu się rozszerzał, czemu nie mógł być jednorodny? Żaden ze znanych nam wybuchów nie daje jednorodności. Czy to zwykły ładunek, bomba atomowa, czy też TNT. Odłamki szrapnela lecą tutaj, papier tutaj, inne części metalowe tutaj. Nie ma jednorodności. Uczeni sądzą, że zieleń na obrazie nie powinna być tak czysta. Przyjrzyjmy się farbom. Niech wszechświat składa się z puszek farby o kolorze żółtym lub niebieskim. Po wielkim wybuchu dwie puszki zaczynają się oddalać od siebie. Jedna strona tego wszechświata będzie żółta, druga niebieska. Jednak kosmos jest zielony, ten hipotetyczny i nasz realny. Dwie barwy reprezentują różne cząstki w młodym wszechświecie. Żeby wszędzie była jednorodna zieleń, cząstki muszą się zderzać. Gdy uczeni pierwszy raz obliczali tempo ekspansji, uznali, że zachodzi ona z szybkością nadświetlną, czyli że farby żółta i niebieska nie mogły się mieszać. W tej sytuacji zieleń wygląda dość dziwnie. Tak jakby rozlana żółta farba sama zzieleniała. Potem niebieska także zzieleniała. To niemożliwe. Problem jednorodności rozwiązuje teoria, nad którą pracujemy. W rodzącym się wszechświecie nastąpiła inflacja. Teorię inflacji powszechnie się dziś przyjmuje, choć mówi o łamaniu bariery prędkości światła. Mogło się tak zdarzyć, że nasze farby miały dość czasu, żeby się zmieszać.
i utworzyć zieleń, zanim wszechświat wszedł w fazę inflacji szybszej niż światło. Wtedy zieleń mogłaby się rozejść w całym kosmosie. Jeśli teoria jest słuszna, faza inflacji była tym, co uznajemy za wielki wybuch. Wcześniej zdarzył się mniejszy wybuch, prekursor tego wielkiego. Także dziś wszechświat rozszerza się w wielkim tempie. Część galaktyk ucieka z prędkościami nadświetlnymi. Tak szybka ekspansja rodzi nowe ograniczenie obserwacji z Ziemi i znikanie galaktyk z naszego wszechświata. Galaktyki leżące blisko nas oddalają się coraz szybciej, ale wciąż nie za szybko. Za to te naprawdę odległe uciekają z prędkościami nadświetlnymi. To oznacza, że nigdy już ich nie zobaczymy, bo ich światło nie zdąży do nas dotrzeć. Jest szybkie, ale przestrzeń rozszerza się jeszcze szybciej. Przestrzeń to wyjątek od reguły. Może się rozszerzać z prędkością nadświetlną. Jednak wszystko w niej podlega regułom teorii względności Einsteina. Einstein był bezwzględny. Nie da się przekroczyć prędkości światła. Możemy nadawać cząstkom prędkości zbliżone do niej na ułamki promila, ale nigdy jej nie przekroczymy. Jednak nie trzeba łamać bariery światła, żeby odkryć sekrety wszechświata. Skoro tak bardzo dostosowuje się do tej prędkości, spróbujmy się do niej zbliżyć. Światło uznajemy za coś naturalnego, coś dzięki czemu widzimy kosmos. Jednak uczeni wciąż zgłębiają jego tajemnice. Światło jest czymś tak oczywistym, że nie mamy pojęcia, jak bardzo jest dziwne. Cały wszechświat stara się dopasować do jego prędkości. Chcąc zrozumieć, czemu wszechświat nagina się do prędkości światła, odwiedźmy Clifforda Johnsona na torze rowerowym. Piłka tenisowa zmierzy się z promieniem światła. Jeśli rzucę piłkę lub inną rzecz z pewną prędkością, dotrze ona na pewną odległość. Oto tor lotu piłki rzuconej w spoczynku. Wylądowała dość blisko. Teraz znów ją rzucimy, ale tym razem z jadącego roweru. Wynik jest całkiem inny. Jeśli rzucę piłkę jadąc na rowerze, będzie leciała szybciej, bo dwie prędkości dodadzą się. W efekcie doleci dalej. Porównując oba rzuty, widzimy różnicę. Piłka rzucona z jadącego roweru leci szybciej i dalej. Teraz zróbmy to samo ze światłem. Zamiast piłki wykorzystamy przedni reflektor. W pozycji spoczynkowej zapalam lampę. Oczywiście jej promień biegnie z prędkością światła. Wyobraźmy sobie, że zwolniliśmy go tak, że widzimy jego ruch na torze. Możemy zmierzyć czas jego lotu do celu. Teraz zapalamy lampę podczas jazdy. Dzieje się coś dziwnego. Światło dociera do celu w tym samym momencie. W przypadku światła prędkości się nie sumują. Jego prędkość zawsze jest taka sama. Dwa promienie świetlne biegną z tą samą prędkością, niezależnie od ruchu ich źródeł. Wbrew intuicji, ale zgodnie z naturą. Światło biegnie w kosmicznej próżni ze stałą prędkością. Nieważne, jak gwiazda, kometa czy galaktyka się porusza. Gdy fakt ten odkryto w końcu XIX wieku, Albert Einstein stworzył na tej podstawie szczególną teorię względności.
Zrozumienie prędkości światła pozwoliło nam lepiej poznać naturę przestrzeni i czasu. Nie żyjemy w sztywnym świecie regularnie chodzących zegarków, tylko w relatywistycznej, zmiennej czasoprzestrzeni. Na co dzień nie obserwujemy dziwnych efektów, bo poruszamy się bardzo wolno. Ale gdybyśmy się rozpędzili, sytuacja by się zmieniła. Im bliżej prędkości światła jesteśmy, tym dziwniejsze pojawią się efekty. Gdy mówię, że wszechświat nagina się do prędkości światła, dokładnie to mam na myśli. Gdy masz prędkość podświetlną, twój czas, zdaniem statycznego obserwatora, płynie wolniej. Zdumiewające. Johnson musiałby jechać 56 milionów razy szybciej niż 20 km na godzinę, by uzyskać prędkość światła. Załóżmy, że to możliwe. Gdyby tak było, nieważne jak miałbym się tak rozpędzić, mój zegarek będzie chodził wolniej, zdaniem filmującego mnie młodzieńca. Będę się więc wolniej starzał od niego. Gdy wrócę z wycieczki, okaże się, że jest teraz znacznie starszy ode mnie. Może to brzmi jak magia, a nie jak nauka. Jednak znamy dziś dowód z naszego codziennego życia. Pięknego dowodu, że szczególna teoria względności jest prawdziwa i że zegar idzie wolniej, jeśli szybko się porusza, dostarcza nam system GPS. System nawigacji satelitarnej pomaga orientować się w nieznanym terenie. Obejmuje 24 satelity krążące wokół Ziemi na wysokości 20 km. W każdej chwili twój odbiornik otrzymuje sygnały z 4 satelitów. Porównując czasy ich przesłania, ustala swoje położenie na Ziemi. System wymaga bardzo dokładnych zegarów. Inżynierowie wiedzieli, że w satelitach krążących z prędkością 10 tysięcy km na godzinę zegary zwolnią o ułamek sekundy. I musieli to opóźnienie uwzględnić w swoich obliczeniach. Nie uwzględnienie faktu, że zegary chodzą inaczej w satelitach i na Ziemi, sprawiłoby, że system podawałby błędne pozycje twojego auta. Spowolnienie, czyli dylatacja czasu, to jeden z efektów ruchu z prędkością podświetlną. Na torze rowerowym Clifford Johnson bada inne dziwne zjawiska. Znów załóżmy, że jadę z prędkością podświetlną. Obserwator z boku zauważy, że długość mojego roweru jest jakaś dziwna. Rower się skurczył. Efekt skracania długości wraz z dylatacją czasu jest dostrzegany przez spoczywającego obserwatora ruchu z prędkością podświetlną. Johnson, pędzący z taką prędkością, też widzi w świecie wokół siebie dziwne efekty. Gdy zbliżam się do prędkości światła, świat przede mną wygląda inaczej niż zwykle. Wszystko wydłuża się, przypominając kształt tunelu. Barwy też są odmienne. Zmiana barw wynika z efektu Dopplera. Zmiany kształtu ze zjawiska zwanego aberracją. Zmiany kształtu przypominają trochę to, co obserwujemy jadąc podczas ulewy.
Na parkingu strugi deszczu spadają pionowo. Gdy jedziemy, deszcz zaczyna jakby padać w naszą stronę. To efekt naszego ruchu. Analogiczne zmiany kształtu obiektów przed nami dostrzeżemy podczas ruchu z prędkością podświetlną. Nie trzeba jechać tak prędko, żeby dostrzec dziwne efekty wywołane przez ruch. Towarzyszą nam w codziennym życiu. Zniekształcenia kształtu jako efekt skończonej prędkości światła obserwujemy na co dzień, choć są tak nieznaczne, że ich nie dostrzegamy. W pewnych sytuacjach efekty ujawniają się wyraźniej. Prędkość światła jest stała tylko w próżni. W szkle lub w cieczy znacznie maleje. Gdyby tak nie było, nie działałyby teleskopy i nasze oczy. W świecie, w którym prędkość światła w różnych substancjach byłaby stała, odbieralibyśmy tylko rozmyte, jasne i ciemne plamy. Widzimy, bo nasze soczewki skupiają światło na siatkówce. Podobnie działają soczewki szklane. Wszystko dzięki temu, że światło biegnie w nich wolniej. Czemu tak jest? Światło jest absorbowane przez atomy szkła i po chwili znów emitowane. To wciąż się powtarza i w efekcie znacznie opóźnia światło. Opóźnienie sprawia też, że światło w szkle się załamuje. Dlatego można je skupiać, uzyskując powiększenia obrazu. Dla badaczy wszechświata nie ma nic ważniejszego. Dzięki temu, że światło w szkle zwalnia, możliwe było zbudowanie teleskopów. Zwalniając swój bieg, załamuje się, więc można je silnie koncentrować w jednym punkcie i w ten sposób zyskujemy dostęp do cudów wszechświata. Światło w szkle ma prędkość 200 tysięcy km na sekundę, czyli 2/3 swojej prędkości w próżni. Uczeni potrafią dziś znacznie bardziej je wyhamować. Na Uniwersytecie w Harvardzie Lina Hao spowalnia światło do granic możliwości. Prawie do zera. Prędkość światła jest ogromna i nic nie porusza się szybciej, ale 300 tysięcy km na sekundę to dla nas zbyt dużo. Postanowiliśmy coś z tym zrobić. Hao i jej zespół mają laboratorium pełne laserów, luster, pryzmatów i bardziej egzotycznego sprzętu. Rozwijają dość młodą dziedzinę fizyki. Jeśli zdołasz zmniejszyć prędkość światła do prędkości choćby roweru, wchodzisz w rejony fizyki, których nikt wcześniej nie badał. Tu tego dokonano. Światło laserów skupia się w dwóch chmurach atomów sodu, zmrożonych do temperatury miliardowej części Kelwina. Laser sterujący wzbudza sód, po czym krótki impuls bije w pierwszą chmurę atomów i grzęźnie w niej, zwalniając do kilku kilometrów na godzinę. Impuls światła, długi na kilometr w próżni, ulega kompresji w atomach sodu do długości 0,02 mm. To mniej niż połowa grubości ludzkiego włosa. Cały impuls skrywa się w atomach sodu. Światło tworzy w atomach sodu swoją kopię. Masywną cząstkę hybrydę, zwaną polarytonem. Na chwilę można ją uwięzić pomiędzy chmurami atomów. Gdy przejdzie do drugiej chmury, kolejny impuls lasera sterującego przywraca światłu pierwotną postać i prędkość.
całość można porównać ze znaną w świecie science fiction teleportacją ludzi i rzeczy na odległość. W doświadczeniach wygaszamy impuls światła w jednym punkcie, po czym odtwarzamy go w innym i emitujemy w przestrzeń. Skoro światło niesie informacje, może już wkrótce powstaną komputery optyczne bez kabli i chipów elektronicznych. Będą działać szybciej i pewniej niż dzisiejsze komputery. Jednak największym marzeniem uczonych jest złamanie bariery prędkości światła. Wciąż jest dla nas nieprzekraczalna, tak jak to powiedział Einstein. Jednak już nieraz łamaliśmy niewzruszone bariery. Czy dotrzemy do gwiazd w statkach o nadświetlnych prędkościach? A jeśli tak, to kiedy? W kwietniu 2008 roku słynny fizyk Stephen Hawking wezwał ludzkość do kolonizacji kosmosu i wypraw do odległych gwiazd. Wejście w kosmos całkowicie zmieni rasę ludzką i przesądzi o jej pomyślnej przyszłości. Gwiazdy są zbyt daleko, żeby do nich lecieć, chyba że z nadświetlną prędkością. Jednak teoria względności mówi, że masa rakiety mającej prędkość podświetlną rośnie nieograniczenie. Gdy lecisz bardzo szybko, wkładasz coraz więcej energii, żeby jeszcze zbliżyć się do prędkości światła. Tego nie da się zrobić. A więc lot z prędkością światła jest niemożliwy. Czy na pewno? Mark Millis to jeden z tych fizyków, którzy tak łatwo nie rezygnują. Pracownik NASA w czasie wolnym tworzy modele statków kosmicznych i dobrze zna śmiech niedowierzania, gdy mówi o dalekich wyprawach. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Sceptycyzm środowiska każe nam staranniej przygotować nasze projekty. Dawny szef badań NASA nowatorskich technik napędowych wydał antologię tekstów poświęconych lotom do gwiazd. 30 fizyków napisało poważne artykuły na temat światła, jedne sceptyczne, inne wskazujące pewne możliwości. Nikt nie twierdzi, że już wkrótce będą statki z napędem Warp. Jednak w skali setek lat nie można tego wykluczyć. Dziś w nauce dominuje pogląd, że prędkości nadświetlne nie są możliwe. Czy uda się to obejść, zmieniając samą przestrzeń? Wierzcie lub nie, NASA bada możliwość przebicia się przez czasoprzestrzeń i budowy systemu tuneli. Tak jak w podobnej teorii tuneli czasoprzestrzennych, chodzi o skrót we wszechświecie. Jaka byłaby maszyna do przebicia czasoprzestrzeni? Pewnie ogromna, rozpięta między asteroidami na kształt gigantycznej sfery. Potężna bateria laserów skoncentrowałaby w jednym punkcie ogromną energię i wytworzyła skrajnie wielką temperaturę. Powstanie dziura, może brama do innego wszechświata. Inny sposób ominięcia bariery światła oferuje napęd Warp. Miguel Alcubierre pierwszy to opisał w roku 1994. Meksykański fizyk wykonał obliczenia dla statku, który zakrzywia czasoprzestrzeń. Za statkiem się ona rozciąga, przed nim ściąga. Statek ślizga się niczym surfer na fali, tkwiąc w wielkiej bańce.
Zmiany przestrzeni są szybsze od światła. Napęd warp nie powstanie wcześniej niż za setki lat. Ale w Szwajcarii, w Wielkim Zderzaczu Hadronów, będzie można to badać już teraz. W Wielkim Zderzaczu będą zderzane protony. Wielkie energie pozwolą deformować czasoprzestrzeń w mikroskali. Jak zwykle trzeba zacząć od doświadczeń. Dzisiejsza fizyka nie pozwala na podróże z prędkością nadświetlną w przewidywalnej przyszłości. Ale trzeba próbować. Może jest to niemożliwe, ale nie przesądzajmy sprawy z góry. Millis założył fundację non-profit Tau Zero, wspierającą poważne badania nad podróżami kosmicznymi. Choć niewielu nad tym pracuje, wszyscy im kibicują. Poznanie wszechświata jest jedną z największych potrzeb ludzkości jako gatunku inteligentnego. Czy warto badać możliwość podróży z prędkością nadświetlną? Oczywiście. Nawet jeśli nie zbudujemy takiej rakiety, możemy dokonać wielu cennych odkryć. A jeśli nauka ostatecznie potwierdzi, że bariery światła nie da się złamać? Skoncentrujemy swoje wysiłki na zachowaniu naszego świata, Ziemi, bo wciąż nas chroni, wędrując z nami przez głębie wszechświata.